dzisiaj w zakładzie produkcyjnym spółki, która się nazywa Mennica Metale Szlachetne, doszło do samozapłonu substancji. W laboratorium jest to zamknięte pomieszczenie. Pracownica, która dokonywała tego procesu technologicznego, została poparzona, ona ma poparzone ręce, z tego co wiem również kawałek klatki piersiowej. My natychmiast wezwaliśmy straż pożarną, policję oraz pogotowie, bo takie są procedury. Straż pożarna już pojechała, karetka z panią poszkodowaną pojechała, policja mundurowa również już pojechała. W tej chwili w tym laboratorium, to jest pokój mniej więcej 4 na 5 metrów, jest ekipa dochodzeniowa, która sprawdza, co się stało. Ja tam przed chwilą byłem, nie ma zniszczonej aparatury, nie ma nawet okopconych ścian, po prostu doszło do samozapłonu substancji przy procesie, który był wielokrotnie dokonywany. Nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ponieważ jesteśmy na Woli, nie ma zagrożenia dla środowiska, bo gdyby tak było, to mielibyśmy tutaj straż pożarną jeszcze, czy jakieś inne bardziej poważne kroki. No po prostu doszło do wypadku, którego przyczyn w tej chwili jeszcze nie znamy.